potrzebuję pieniędzy, pieniążków, mamony, potrzebuję siana. Betonowy paweł kanał, betonowe dzwany, betonowe krowy. Dobra i zaczynamy. Dziś dzień, w którym wychodzi GTA 6, ale nie jestem wystarczająco stary, aby go kupić. Może uda mi się przekonać mego brata, żeby mi go kupił. Dobra i patrzymy, o co tutaj chodzi. Jesteśmy takim oto człowieczkiem. Cel, porozmawiaj z bratem. Szukamy brata. Bracie, gdzie jesteś? O, tutaj jest. Rozmawiam z bratem. Hej bracie, czy możesz mi kupić tę grę, ponieważ mam tak dobre stopnie? Dlaczego nie możesz go kupić? Tej gry w sensie. Ponieważ nie jestem wystarczająco stary. W porządku, no cóż, nie płacę za to, więc lepiej miej trochę pieniędzy za moją usługę. Proszę, jaki przedsiębiorczy brat. Chcę więcej pieniędzy niż to. Czyli mamy za mało pieniędzy, 91 groszy, można powiedzieć. Muszę zdobyć pieniądze, powinno być trochę pieniędzy w moim pokoju. Dobra, znajdź pieniądze w swoim pokoju. 1 na 4. Dobra, no to tu mamy raz, tu mamy dwa, tu mamy na kibelku 3. Porozmawiaj z bratem, już zebraliśmy tutaj te 4 euro. Mówmy, że to są pieniążki, to jest 4 złote. Będzie łatwiej. Gdzie jest brat? Tu jest brat. W porządku, a teraz? 4, 5, 5. Nie! Za mało. Okej, może są jeszcze jakieś pieniądze w innym miejscu w domu. Musimy poszukać w domu jakichś pieniędzy. Szukamy pieniążków w domu. Tak, przejdźmy, tutaj był ten nasz pokój. Szukamy dalej. A u niego nie ma? O, tu można wejść. Ale tutaj nic nie ma chyba. Szukamy dalej. Tu jest pieniążek. Tu jest pieniążek. Tu jest jakiś pieniążek jeszcze. Tu leży coś. Tu jesteśmy. To garaż jest. I w garażu też są pieniądze. No dziwnie, ja bym tak nie trzymał w garażu pieniędzy. Jest lepiej, ale to wciąż za mało. O tak, mam skarbonkę. Złammy ją, czyli się zniszczmy ją. Zniszcz swoją skarbonkę. No to może w tym pokoju jego poszukamy. Jest! Jest świnka. O, ile pieniążków tutaj wypadło. Okej, teraz mam trochę więcej pieniędzy. Daj mi więcej, hehe. Drogie są usługi naszego brata. W porządku, może mama może dać mi trochę pieniędzy. Poprosimy mamę, tak. Mama zawsze ma pieniądze. Idziemy do mamy, idziemy do mamy. Brat się drogo ceni, no ale jest przedsiębiorczy. To jest chyba mama. Cześć mamo, cześć synu. Czy mogę dostać trochę pieniędzy? Dlaczego i ile? No i teraz pytanie, czy nam da na grę? Zobaczymy. Muszę kupić kilka podręczników szkolnych. Potrzebuję 10 dolarów. Geniusz. Idziemy do brata. Bracie, teraz mam pieniądze. Pokaż. Chcę more. Chcę więcej. Mogę sprzedać kwiaty na zewnątrz? Tak, zbieramy kwiatki. Ta gra uczy widzę, jak być przedsiębiorczym człowiekiem. Komu mogę sprzedać kwiaty? Zaraz zobaczymy. Kupowanie kwiatów, proszę bardzo, jak to prosto, ładnie działa wszystko. Porozmawiaj z bratem. Idziemy znowu do brata porozmawiać. Bracie, przepraszam za moje zakłócenia, ale możesz sprawdzić jeszcze raz. W porządku. Chcę more! Chcę więcej! Ten brat jest nie na żarty po prostu. Może mogę się nasze drzewa nie sprzedać. O Boże, mama się wkurzy, jak zobaczy, że drzewa ściąłeś. Zdobądź siekierę z garażu. Tak, 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 tak. Tu jest siekiera. Podnosimy i ścinamy drzewa. No ciekawe, co na to nasza mama by powiedziała. Jakby się dowiedziała, że ścinamy drzewa. Ale my nie mamy tutaj drzew. My musimy tutaj przejść, wyciąć w mieście drzewa. Sprzedaj kłodę. A jeszcze 5 musimy sprzedać tych kłód. A może mogę te, co bliżej są, tutaj wyciąć? Tak, mogę, czyli nie muszę aż tyle latać. Dobra. To jest zawsze duży plus. I ostatnia kłoda. Porozmawiaj z bratem. Idę do brata. Może ten brat w końcu nam opuści trochę scenę. Jakiś rabat, upust, cokolwiek nam da na swoje usługi. Gdzie on był? Zgubiłem się. Halo, gdzie nie mogę... O, jest. Dzień dobry. Sprawdź mi portfel. W porządku. Jeśli chcesz, żebym ci pomógł, zdobądź mi więcej pieniędzy. On ma takie ząbki tutaj świecące. Już wiemy, skąd zarobił na nie. Okej, teraz na poważnie. Zamierzam okraść ludzi przychodzących. Co? Ojoj. No to już nie jest ładnie. Tak nie robimy. To tylko w grze tak można robić. Tylko w grze tak można robić. Na żywo tak nie wolno robić w życiu. To jest bardzo nieładnie. A czy mogę tych tutaj okraść? Nie mogę. A oni by mieli dużo pieniędzy. Jezu Chryste, kto to wymyślił? Jakiś psychopata. Dawaj pieniądze! Potrzebuję siana! Muszę kupić sobie nową grę! Jezu Chryste, do czego nas ta gra tutaj zmusza? To jest po prostu, no naprawdę nieładnie. Porozmawiaj z bratem, ten brat też tak po trupach do celu, ja widzę.
Wiem, mogę sprzedać samochód mojej mamy. Masz samochód do sprzedania? Tak. Nie swój, co prawda? Jaki rodzaj samochodu? A skąd ja mam wiedzieć? Jestem dzieckiem tylko. Myślę, że to Lamborghini. O, wiesz, Lamborghini są dziś złe, więc dam ci 200 za to. Wózkiem widłowym wjechał, zabrał jak stertę jakiegoś nie wiem czego. Ciekawe, co się stanie, jak mama zauważy. Sprawdź to teraz. To nie był interes jego życia. Za 200 pieniążków sprzedać samochód. Wow, to dużo pieniędzy. Więc możesz zdobyć tę grę dla mnie? Nie, chcę więcej. No i cześć. Brat wyczuł żyłkę złota, że jesteśmy przedsiębiorczy i że wiemy, jak zdobywać pieniążki. On będzie tak nas cisnął cały czas. Może uda mi się wypełnić mój basen pieniędzy. Co? Módl się. Co? Bluetooth, Bóg pieniądza, usłysz moje modlitwy. Co? Wypełni mój basen z tym bogactwem. Jezu Chryste. Co? Wypełni mój basen pieniędzmi. Och, w porządku. Aha. Dziękuję. Ja, co się stało? Tyle pieniędzy za grę, to ja ci tę grę może kupię, stary, co? Będzie łatwiej i tobie i mi, na pewno w takim układzie. Wow, to dużo pieniędzy, ale chcę więcej, weź obrabuj sklep lub coś. No nie, no ten brat jest bezduszny jakiś. Świetny pomysł, bracie, świetny pomysł, rzeczywiście. No ten brat po prostu nas pcha w gips, no. Po co ci ta gra, jak będziesz w więzieniu siedział, no? Jak ja mogę, sklep tu jest pusty. To jest rabunek, daj mi wszystko, co masz. O, nie mam żadnych pieniędzy, właśnie otworzyliśmy nasz sklep tutaj. Wow, wiesz, naprawdę chciałem trochę pieniędzy na GTA 6. Wiesz co, możesz wziąć ten key baseballowo wokół mnie, zniszczyć bankomat na zewnątrz i zdobyć trochę gotówki. What? What the fuck? Naprawdę? Dziękuję bardzo. Jezu Chryste, zdobywamy pieniądze uderzając kijem o bankomat. Tego się nie spodziewałem. Porozmawiać z bratem. Już basen pieniędzy mu nie wystarczy. On jeszcze chce. Bracie, wiesz co robić. Jeszcze więcej zysków. To wszystko, sprzedaję ten dom. Jezu Chryste, serio? A gdzie będziesz grał w tę grę? Hej, chcesz sprzedać swój dom? Yes, sir! Zgaduję, że twój dom jest tym za tobą. Tak. Dam ci 100 tysięcy za to. No, bardzo mało. Halo, więcej daj. To dużo pieniędzy, jasne. No tak, nasz tutaj przyjaciel, którym gramy, jest po prostu naiwny. W porządku, zacznę przesuwać twój dom. Halo! Aha. Ciekawe, czy mama zauważy, że nie ma domu. On uśmiechnięty, szczęśliwy, sprzedał dom. Gdzie brat będzie mieszkał? Ładnie, ale niewystarczająco ładnie. Spróbuj sprzedać coś lub kogoś. Co? Ta gra przegina. Potrzeba więcej pieniędzy. Nie. Ta gra jest naprawdę zła. Sprzedaj ziemię obcym. Ale jaką ziemię sprzedać? Jaką sprzedać ziemię? Niech mi ktoś tu podpowie, bo ja naprawdę nie wiem. O, ktoś idzie. Może on kupi? Może on? Nie, też nie. Kupowanie kół. Gdzieś tu mogę podejść? Jak mam sprzedać ziemię? Obcym, a może UFO? Może dla UFO trzeba ziemię sprzedać? No nie, no nigdy nie mogę tu z nikim rozmawiać. A może z mamą pogadam? Nie, nie. O! Porównaj z obcymi! Jak, jeśli pierdnę tak bardzo, że ziemia śmierdzi, kosmici muszą mnie zauważyć. Zróbmy to. Czym jest ta suchnąca planeta? Hej, cudzoziemcy, to jest Ziemia, jestem jej właścicielem, nie jesteś. Och, w porządku. Czy chcesz kupić go za... On chce Ziemię sprzedać, planetę całą! Ta planeta naprawdę ładnie pachnie, wrócimy później, zabierzemy planetę, dobrze. On całą planetę sprzedaje, myślałem, że tą Ziemię, ten teren, na którym dom stał. No, to jest głupie, to jest... No to już, dlatego wymówić nie umiem tej cyfry nawet, która tu jest. Wystarczy, w porządku, pójdę kupić grę dla ciebie, pewnie gdzie będziesz grał w kosmosie. Nareszcie, dziękuję. Dobre kończenie, może masz GTA 6. Czyż to był koniec tej gry? Ej, to jest chyba koniec gry. Więc myślę, że w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie więcej takich dziwnych gier, albo po prostu innych gier na moim kanale, napiszcie komentarz, jakie by to gry miały być. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnym odcinku Betonu. Pa!